Poproszono o coś politycznego czy społecznego, a więc w sensie coś poważnego, powiedział, że zwierzęta nie są poważne, mimo że dinozaury żyły dłużej od nas, ale dobrze. W każdym razie, no to napiszmy na przykład coś, o czym jeszcze nie mówiłem, czyli patriarchat na przykład. W sprawach społecznych jestem częściowo lewicowy, częściowo prawicowy, jak to zazwyczaj z liberałami bywa. To znaczy, na przykład jestem za... Oczywiście w sprawach porządku, policji i tak dalej jestem generalnie z prawicą, dlatego że lewica generalnie świruje. Natomiast w sprawach aborcji na przykład jestem po stronie lewicy. No i tak samo jest z patriarchatem częściowo. To znaczy, bo o patriarchacie chciałem powiedzieć tym razem. Więc czy coś rzeczywiście takiego jest jak patriarchat, czy rzeczywiście mężczyźni mają lepiej i tak dalej, i tak dalej. Obie strony sporu moim zdaniem są... patrzą jednym okiem specjalnie. Znaczy tak, w historii rzeczywiście zjawiskiem powszechnym był patriarchat, to znaczy facet decydował o większości rzeczy, ale to prawda, że facet też szedł na wojnę, ginął, no ale z drugiej strony na wojnie były branki, czyli kobiety, prawda? I tak było przez większość historii i one przynależały wojownikom, czyli w pewnym sensie może nie tyle, że kobiety były własnością mężczyzn, aż tak to nie, ale było dużo takich sytuacji, w których jakby mężczyzna rozporządzał kobietami, swoimi lub cudzymi. Więc trochę tego patriarchatu było w historii. Teraz jest go zdecydowanie mniej, dlatego że właśnie działają te liberalne i lewicowe. Liberalne jak zwykle zazwyczaj robią dobrą robotę. Na zasadzie jeden człowiek, jeden głos, wolny jest każdy, niezależnie od, wiadomo. A lewicowe to najczęściej na zasadzie zemsty, że kiedyś o wszystkim decydowali faceci, to teraz zróbmy, żeby decydowała kobieta. Ale jedno i drugie to powodują, że patriarchatu w dzisiejszych czasach jest mniej. Zachodzą oba zjawiska, o których mówią przeciwnicy teorii o patriarchacie i zwolennicy tej teorii. Zachodzą oba zjawiska. To jest prawda, że jak szuka się kogoś, kto mocno coś ma zrobić, to domyślnie szuka się faceta. Że jest jakaś firma, jest jakiś kraj i ktoś, kto weźmie to wszystko za rogi, to raczej nie będzie kobieta. Będzie się szukał raczej mężczyzny. Nawet jeżeli obok jest kobieta, taka Margaret Thatcher na przykład, to raczej będzie się szło w kierunku mężczyzn. Musi być absolutne bezrybie, jakby, żeby tam właśnie taka Thatcher albo Angela Merkel wyszła jakby na pierwszy szereg. Natomiast faktem, więc to jest fakt, rzeczywiście tak jest, jest to domyślnie, że mężczyzna lepiej to zrobi. Natomiast są rzeczywiście duże wycinki społeczne, gdzie kobieta ma lepiej. Jest firma i kobieta przegrywa z kolegą, tak? No bo na przykład ma, i to albo dlatego, że jest leniwa, albo dlatego, że ma dziecko na przykład, musi grać i musi dzielić czas na rodzinę i na firmę. No więc oskarża na przykład go o molestowanie seksualne. Można. Albo coś nadinterpretuje, albo coś. I jest mnóstwo ludzi, którzy są skłonni tą nadinterpretację wziąć poważnie. Tak? Więc to też istnieje. I to jest największy problem, że jak mówimy na przykład o pedofilii w kościele na przykład też, to jest prawda, że ona się zdarza. Najwięcej pedofilów jest podobno wśród pracowników budowlanych, co ciekawe. Tak. Dlatego, że przenoszą się oni z miejsca na miejsce i nie pamięta się już, który to był ten zły pan w kasku. Tak by stanowiły badania. Ale nikt o tym nie powie, bo to nikomu nie pasuje, nie? Bo lewica, że człowiek pracy, chociaż takiej starej lewicy jest już coraz mniej o człowieku pracy. A kościół, no... też nie powie, bo by wolał, żeby to nauczyciele albo lekarze byli, tak? Grunt, żeby odwrócił uwagę od księży, więc to nie interesuje. Dopóki księża nie, no to jest okej. Także i tak samo tutaj mamy pełno złej woli, a prawda jest tak naprawdę taka, że obie strony mają właściwie rację. Patriarchat istnieje, tylko jest mniejszy niż dawniej i są pewne rejony, w którym mężczyznom jest gorzej. I na przykład sądy rodzinne, czy coś, bo i to ciekawe, że te fragmenty społeczeństwa, w którym kobietom jest lepiej, one są dosyć duże,
ja nie powiedziałbym, że dominujące, ale dosyć duże. I zarówno są te przewagi kobiece, te typu tradycyjnego, czyli że matka lepiej się zajmie dzieckiem, no chyba, że się udowodni, że ćpa na przykład albo coś, w sądzie rodzinnym.